modlitwie, więc zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. W międzyczasie Wam opowiemy więcej. Chcielibyśmy dzisiaj się totalnie... co? Że macie nowy pomarańczowy puf. Dobra, nieważne. Chcielibyśmy się dzisiaj zanurzyć w Bożej miłości i przyjąć więcej, bo potrzebujemy więcej Bożej miłości. Potrzebujemy, żeby nas totalnie wypełnił sobą, żeby odświeżył nasze objawienie łaski i żeby dał nam doświadczyć siebie. Potrzebujemy oderwać się w swoich myślach od siebie samych i skupić na Bogu. I chcemy przyjść do dobrego taty i wtulić się w ramiona. Chcemy przyjść tacy, co jesteśmy i stanąć przed naszym Ojcem. Zapraszamy Was do wspólnego uwielbienia. Zapraszamy Was, żebyście pisali w komentarzach swoje słowa uwielbienia, potem słowa wstawiennictwa, żebyśmy mogli, tak jak poprzednio, wspólnie się modlić, wspólnie uwielbiać, wspólnie prosić i stawać razem w modlitwie. Dziękujemy Ci, Jezu, że możemy przed Tobą stawać jako bracia i siostry wszyscy razem, że mamy jednego Boga. Boże, dziękuję Ci, że możemy przychodzić do Ciebie tacy, jacy jesteśmy i że tak bardzo nas kochasz. Uwielbiamy Ciebie, Boże, i dziękujemy Ci za to, że oddałeś to, co najcenniejsze, żeby być z nami tak blisko. Dobry tak.
słuchasz mnie. Ja mogę przyjść, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Mogę wołać do ciebie, ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Ja wierzę w to, że mogę wołać do ciebie, mój ojcze, mój tato, a ty wysłuchasz mnie. Nie zawiodę się, nie zawiodę się. Nie zawiodę się. Ty odpowiesz, nie wysłuchasz, nie zawiodę się. Dobry tato, ojcze w niebie, ty wysłuchasz. Nie zawiodę się, 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 nie zawiodę się.
zawiodę się. Nie zawiodę się. Nie zawiodę się. O, przyjdźcie do tronu. Ojciec czeka, ojciec.
swoje ciało, wyciszam duszę, pobudzam ducha i aktywuję swoje ciało, wyciszam duszę, pobudzam ducha i aktywuję swoje ciało, wyciszam duszę, pobudzam ducha i aktywuję swoje ciało. Cała ja skupiam się na Tobie, tylko Ty się liczysz. Cała ja skupiam się na Tobie. Cała ja skupiam się na Tobie, tylko Ty się liczysz.
dzisiaj rano modliłam się o to, żeby Bóg dał mi doświadczyć na nowo swojej łaski, tak jak przy nawróceniu, kiedy pierwszy raz doświadczasz czegoś takiego, i żeby na nowo wlał w moje serce miłość do Niego, do siebie samej i do innych. I modliłam się, żeby zabrał z mojego serca ocenę wobec innych i taki zawód. Pewnie większość z Was zna, że przyszło do mnie coś takiego, że czasami jestem zgorszona albo czuję się rozczarowana, bo ktoś nie zachował się tak, jak ja bym oczekiwała, albo nie zmienił się, albo powiedział coś nie tak, albo nie robi tego, co ja sobie wyobraziłam, że będzie robił, cokolwiek. To mogły być super dobre rzeczy. I daję sobie przyzwolenie na to, żeby się nieświadomie tym zgorszyć, czy mieć urazę, czy kogoś osądzić. Myślę, że większość z nas się z tym zmaga, że osądzamy innych. I zobaczyłam, że ten filtr i to, w jaki sposób właśnie oceniam innych, to samo stosuję do siebie. I w Biblii jest napisane, że kochaj bliźniego swego tak samo jak siebie. I chcę się modlić, Boże, żebyś wlał dzisiaj w nasze serca miłość, żeby nas przepełniła. Żebyś wlał w nas ogrom miłości, ponad miarę. Żebyśmy czuli się totalnie przepełnieni, zmieszani tym, ile jest wokół nas Twojej miłości. W liście do Koryntian jest napisane, że miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie. I dzisiaj uderzyło mnie to, że to nie tylko w relacji z kimś innym, że jeżeli będę kochać, to będę cierpliwa, to będę uprzejma, ale że to samo serce Bóg chce mi dać wobec siebie samej. Że Bóg chce dać Ci serce, żebyś był cierpliwy wobec siebie samego. Żebyś był uprzejmy wobec siebie samego. Żebyś nie zazdrościł innym. Żebyś się nie wynosił, żebyś się nie potępiał. Żebyś nie był nadęty. Żebyś postępował taktownie. Żebyś ze strachu nie szukał własnej korzyści. Żebyś nie był porywczy, ale pewny tego, co masz w Bogu. Żebyś nie prowadził rachunku krzywd, nie chował urazy, nie rozliczał innych, nie rozliczał siebie ze swoich błędów. Żebyś nie cieszył się z niesprawiedliwości innych, lecz dzielił radość z prawdy. Żebyś miał w sobie tyle miłości Boga, że zakryje Twoje własne grzechy, że nie będziesz musiał na nie patrzeć, że nie będą świecić i nie będą Cię oślepiać, co źle zrobiłeś. Żebyś wierzył, żebyś wiązał nadzieję, żebyś z Bogiem potrafił wszystko przetrwać, żebyś miał w sobie jego miłość, która nigdy nie ustaje. I modlimy się, Boże, żebyś wylał na nas swoją miłość, żebyśmy doświadczyli, czym jest Twoja łaska na nowo. To, że umarłeś za nas i nie ma dla nas żadnego potępienia. Ani dla nas, ani dla naszych braci. Modlę się, Boże, żebyś wylał swoją miłość na każdą osobę, która teraz to ogląda i która by nie oglądała. Żebyś wypełnił nasze pokoje i nasze serce swoją miłością. Zanurz nas w swojej łasce. Boże, chcemy doświadczyć tego, jak nas widzisz. Daj nam nowe oczy. Daj nam nowe oczy, jak patrzymy na siebie i jak będziemy patrzeć na innych. Wierzę, że jak dasz nam nowe oczy w spojrzeniu na siebie samych, to będziemy i nowymi oczami widzieć innych. Modlę się, żebyś dał nam miłość do nas, do naszego powołania. Wierzę, że będziemy mieli miłość do powołania i życia innych. Wylej swoją miłość, Boże. Daj nam powołanie.
poczuć, jak nas kochasz. Daj nam doświadczyć, jak nas kochasz. Odbij w nas swoją miłość, tak jak pieczęć. Odbij, żebyśmy nie mogli zapomnieć, jak nas kochasz, Jezu. Modlę się, Boże, żebyś złamał wszelkie kłamstwa, które mamy w swojej głowie. Tego, jak nas widzisz, jak nas rozliczasz. Modlę się, żebyś złamał, Boże, potępienie. W imieniu Jezusa niech ucichnie w głowach ludzi, którzy Ciebie znają, potępienie, oskarżenie. W imieniu Jezusa niech się zamknie wszelkie potępienie. Niech się wleje Twoja miłość. Niech się wyleje Twoja miłość. Niech się wyleje Twoja miłość. Więcej miłości. Duchu Święty, rozgość się w naszych domach i rozgość się w naszych sercach. Potrzebujemy więcej Ciebie. Potrzebujemy więcej Ciebie, Duchu Święty. Koro masora, 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 masora. Więcej miłości. Więcej miłości. Koro masora, masora. Koro masora, la la la, sora, masora, 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 masora. Koro masora, 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 masora. Koro masora, 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 masora. Kora masora, 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 masora. Kora masora, 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 masora. Kora masora, 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 masora. Kora masora, 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 masora,
też się modlić tym, co piszecie. Panie, chcemy z Tobą chodzić po wodzie, żyć z przeświadczeniem Twojej wszechmocy. Ufamy Ci, Jezu. Nie, ciocia pisze. Jezus powiedział, ja jestem z Wami i pośród Was. Karolina modli się, amen. Wypełnij nas swoją miłością, Boże. Ty nie potępiasz, Ty nie oskarżasz. Wypełnij nas swoją miłością do siebie samych i do drugiego człowieka. Jeszcze trochę głębiej, żebyś, Boże, porozbierał w nas to, co jeszcze blokuje Twoją miłość i Twoją łaskę i wejście w nasze powołanie i bliskość z Tobą. Żebyś porozbierał wszystkie kłamstwa, jakie w sobie mamy. Żebyś rozpuścił w nas wszelkie resztki goryczy, zazdrości. Żebyś nas oczyścił, Jezu, żebyśmy byli transparentni i otwarci na Twoją miłość. Dziś przychodzisz z przebaczeniem, patrzmy na moje niewystarczenie. Dziś przychodzisz z przebaczeniem. Dziś przychodzisz z przebaczeniem. Patrzmy na moje niewystarczenie. Dziś przychodzisz z przebaczeniem. Nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech. Nie będę zakrywać się. Nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech. Nie będę zakrywać się. Prześwietl mnie. Wiem, że wzrusza Cię Kościół łomny, który zrywa swoje liście fikowe. Wiem, że wzrusza Cię Kościół odważny, który bierze marany i blizny. Wiem, że wzrusza Cię Kościół łomny, który zrywa swoje liście fikowe. Wiem, że wzrusza Cię Kościół odważny, który bierze marany i blizny. Nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech. Nie będę zakrywać się. Nie będę zakrywać się. Obnażmy mój ból i grzech. Nie będę zakrywać się. Ze mnie każdą przykrywkę, zerwij moje figowe liście. Zerwij moje figowe liście, odklej ze mnie każdą przykrywkę. Zerwij moje figowe liście, tak. Zerwij moje figowe liście. Odklej ze mnie każdą przykrywkę. Zerwij moje figowe liście. Zerwij.
wyrwij moje figowe liście, odklej ze mnie każdą przykrywkę, zerwij moje figowe liście. Thank you.
rozpal ogień w duszy mej, który mnie pochłonie, porwie mnie. Boże, więcej Ciebie chcę. Boże, więcej Ciebie chcę. Więc rozpal ogień w duszy mej, który mnie pochłonie, porwie mnie. Boże, więcej Ciebie chcę. Słuchajmy tego, co mówi Bóg, i jak macie jakieś obrazy i słowa, wy, my tu w zespole i wy, którzy jesteście po drugiej stronie, to napiszmy te obrazy, napiszmy te słowa. Jeżeli Bóg do nas mówi i modlimy się razem, to podzielmy się tym. Może to jest dla kogoś innego. Wierzę, że Bóg chce uzdrowić dzisiaj osobę, która ma problemy z kostkami, stopami, ale wydaje mi się, że chodzi o kostki, jakiś ból w kostkach. W imieniu Jezusa modlę się o całkowite uzdrowienie dla osoby, która zmaga się z bólem w kostkach, o całkowite uzdrowienie, o pełnię sprawności, sił i regenerację tego miejsca, o całkowitą odbudowę i wzmocnienie tych kostek. W imieniu Jezusa zdrowe kostki. Wierzę, że Bóg dotyka kogoś, kto ostatnio stracił kogoś bliskiego. I jest takie poczucie straty, takie poczucie, że ta osoba nie wie, co z sobą zrobić, że nie wie, jakby gdzie się odnaleźć, jak się odnaleźć. I wierzę, że Bóg mówi do ciebie, że On jest. I że nawet ta osoba może pewnie jest już z Bogiem i Bóg się bardzo z tego cieszy. To też jest z Tobą, tutaj na ziemi. I On Cię obejmuje i mówi, wszystko jest okej. I przychodzi z pocieszeniem, przychodzi z pokrzepieniem. Już nie czujesz się samotny, samotna. Bo Bóg jest. On Cię obejmuje, On Cię przytula i mówi, ja jestem, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Już spokojnie, bądź spokojna, bądź spokojny. Wierzę, że słucha nas, albo będzie nas słuchać osoba, która jest nauczycielką. Wierzę, że jest to kobieta. Mam poczucie, że
sfrustrowana swoją pracą i że miałaś myśli typu, że coś ci się może pomyliło, może źle rozeznałaś ten zawód, że nie wiesz, jak to dalej robić, jak uczyć, jak mieć czyste serce w tym, że jest tyle frustracji i tyle złości w nim. Mam takie poczucie, że Bóg cię wzmacnia i pokazuje, ty znasz mój głos, ty znasz mój głos i wiesz, gdzie cię prowadzę. I żeby Bóg zachęca cię do tego, żebyś przypomniała sobie obietnicę dla ciebie i że nic się nie zmieniło. Nawet jeżeli czujesz teraz frustrację czy złość, to nic się nie zmieniło. Bóg przygotował dla ciebie dobre życie. Bóg dał ci konkretne powołanie i masz misję w miejscu, w którym jesteś. Nawet jeżeli na przykład teraz nie możesz być tam fizycznie, to twoja misja i twoje powołanie się nie zmniejszyły. Bóg zna metodę, Bóg zna słowa, Bóg zna ludzi i cię poprowadzi. I zachęcam cię do tego, żebyś usiadła z nim sam na sam i słuchała, jaki jest kolejny krok. Jaki jest kolejny krok, bo Bóg mówi, że znasz jego głos. Więc jeżeli wkradło się jakieś zwątpienie, że może jednak nie do końca rozpoznajesz to, przypomnij, że znasz jego głos i wiesz, kim jest. To wszystko jest okej. To wszystko jest okej. Jestem z tobą. Tu i teraz wszystko jest okej. To wszystko jest okej. Mówi Pan, jestem z tobą. Teraz wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Jestem z tobą. Tu i teraz to wszystko jest okej. To wszystko jest okej. Ja tu jestem. Jestem z tobą. Jesteśmy razem w tym. Jestem z tobą. Dokładnie tu i teraz. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Jestem z tobą. Dokładnie tu i teraz. To wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Jestem z tobą w tym wszystkim. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Że jest rodzina, która jak mi się wydaje, modli się o 100 tysięcy złotych. I
wyjdzie bez Jego pomocy. Pod Bogiem jest władza, jest moc. Do Boga należy potęga, wpływ i może nas zabezpieczyć, jak potrzebujemy 10 zł, 100 tysięcy. Serio, Łukasz? Modlicie się o 100 tysięcy? Wow. Naprawdę? O wow, ale weź napisz, Łukasz, czy dokładnie o 100 tysięcy, czy o inną kwotę. Weź napisz, no. Wszyscy czekają już. Czekamy. Tak, o 100 tysięcy, wow. To wstawiamy się za wami. Jezusa, modlę się, aby otworzyły się, Panie, Twoje zawory błogosławieństwa i żebyś w sposób, jaki sobie upatrzyłeś, odpowiedział na tą modlitwę. 100 tysięcy złotych dla modlitwy rodziny Łukasza i jeszcze więcej. Chcemy kupić dom, potrzeba 100 tysięcy wkładu. Tak, widziałam dom. Jest! Bo modlimy się o 100 tysięcy na wkład w dom w imieniu Jezusa. Piękny dom. I mam nadzieję, że nas tam zaprosicie i zrobimy tam live'a. Yes. Chcemy się modlić dalej, wstawiać o to, co się modliliśmy. Żebyś wylał swoją miłość na nas, żebyś nas jak takim zimnym prysznicem z rana przebudził intensywnością swojej miłości, Boże. Człowiek, który doświadcza Twojej miłości i Twojej łaski, nie może być obojętny. Modlę się, Boże, żebyś tym, którzy Ciebie poznali, dał doświadczyć na tym, co nie poznali, swojej miłości, jak jeszcze nigdy dotąd we własnych domach. Nie na konferencji, nie na jakiejś ekipowym uwielbieniu, ale w swoim pokoju. Modlę się, Boże, żebyś wylał swoją miłość na każdego z nas, Boże, żebyś wypełnił nasze serca, żebyś przyszedł z objawieniem łaski. Jak będziemy czytać słowo, to żebyś pokazywał nam jeszcze więcej to, czego dotychczas nie widzieliśmy, Boże. Modlę się, żebyś wylał swoją miłość, żebyś wypełnił nas swoją miłością, żeby pod wpływem tej miłości przemieniło nam się spojrzenie. Modlę się o nowe oczy, kiedy będziemy patrzeć na Ciebie i na siebie samych. Żebyśmy zobaczyli nowymi oczami Ciebie, Boga, niezamkniętego w naszych schematach. Żebyśmy zobaczyli Twoimi oczami siebie przez perspektywę miłości, a nie naszych błędów i pomyłek. W imieniu Jezusa modlę się, Boże, żebyś wylał swoją miłość na swoje dzieci i przemienił nasze serca. Doświadczenie Twojej miłości przyjdzie do nas, niech przemienia nasze myślenie. Prosimy, dotknij nas swoją miłością potężnie, nawet teraz, nawet dziś. Obudź nas jak zimne prysznice miłością swoją. Prosimy, obudź nas serca, jeśli nie mamy w sobie już takiego zachwytu Twoją miłością, jeśli nie żyjemy nią tak bardzo w codzienności, wylej na nas
nas na nowo. To doświadczenie prosimy. Wylej potężnie swoją miłość, Panie nasz. Tak wylej miłość swą, daj nam nowe oczy, daj nam nowe spojrzenie. Odnów nasze spojrzenie na siebie nawzajem. Daj nam widzieć naszych braci, siostry bardziej jak Ty. Daj nam doświadczyć Twojej miłości. Dotknij nas, wypełnij nas. Daj nam doświadczyć Twojej miłości. Się modlić za wszystkie osoby, które mają problemy z zaakceptowaniem siebie, z kochaniem samego siebie. Boże, ja chcę się modlić, żeby ta miłość, Twoja miłość, która się na nas wylewa, żeby ona po prostu pokazywała nam codziennie, jacy naprawdę jesteśmy. I to, Boże, że Ty z miłości kształtowałeś nas i stworzyłeś nas dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Boże, i daj swoją miłość tak, żebyśmy my mogli kochać siebie, a przez to też kochać innych. Żebyśmy mogli szanować siebie i potem dalej szanować innych. Boże, proszę Cię, żeby ta Twoja miłość dotknęła nas samych, nas prywatnie, indywidualnie. Boże, my chcemy być otoczeni Twoją miłością, każdy z nas. Chcemy być zagłębieni w Twojej miłości, którą potem możemy dawać dalej. Boże, każdego z osobna dotknij, potężnie dotknij, zalej falą miłości, falą samoakceptacji, szacunku do siebie. Boże, daj nam kochać siebie tak, jak Ty nas kochasz. Daj nam kochać siebie tak, jak Ty nas ukochałeś. Panie, prosimy, wlej w nasze serca miłość, taką, jaką Ty sam dla nas masz. Wypełnij nas miłością swoją, abyśmy mogli przekazywać ją dalej. Daj nam miłość do innych, abyśmy kochali tak jak Ty, byśmy mieli dobre serca dokładnie tak jak Ty. Chcemy kochać siebie tak jak kochasz nas Ty, chcemy widzieć siebie tak jak widzisz Ty. Tak, daj nam widzieć to, co widzisz Ty. Tak, daj nam widzieć przez krzyż, jak widzisz Ty. Prosimy, daj nam postrzegać ludzi
tak jak Ty widzisz, oczami pełnymi akceptacji. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam kochać siebie, tak jak Ty kochasz nas. Daj nam to widzieć cały czas. Panie, chcę modlić się o to, aby Twoja miłość objawiała się we wszystkich polskich domach. Żebyś Ty przychodził i przemieniał cały nasz naród, Panie. Tak, żebyśmy mogli to widzieć nie tylko w sferze takich relacji jeden na jeden międzyludzkich w naszych rodzinach, ale żeby coś się po prostu zmieniło w naszym kraju, w takiej też przestrzeni publicznej, wśród osób, które są w mediach, które rządzą naszym krajem, które prowadzą wielkie biznesy, żeby to poszło aż na samą górę, Panie, w naszym kraju. Prosimy, niech Twoja miłość się wylewa, Panie. Niech w tym trudnym czasie Polacy zwrócą się do Ciebie. Niech zaczną rozważać nad tym, co Ty zrobiłeś dla nas, Panie. Co Ty robisz dzisiaj. Jakie są Twoje drogi, Jezu. Prosimy, niech doświadczenie Twojej miłości, która jest tak wielka dla nas, którą tyle razy nam udowodniłeś, pokazałeś, niech, Panie, to doświadczenie przemienia nas wszystkich. Panie, prosimy, niech Polska będzie przebudzona doświadczeniem Twojej miłości. Panie, niech cały nasz naród zostanie dotknięty tym, że ludzie będą po prostu głosić Twoją miłość, Panie, że cofniemy się do takich fundamentów, do takiego początku, że zaczniemy doświadczać na nowo Twojej miłości, Panie, kiedy tak dużo mówimy o Twoim prawie, o zasadach, o tym, co trzeba robić, czego nie można, jak trzeba żyć, jakie są przepisy. Panie, prosimy, niech odnowi się w nas w tym czasie doświadczenie Twojej miłości bezwarunkowej, którą można po prostu przyjąć, która jest dla każdego, która nikogo nie odrzuca. Panie, prosimy, pomóż nam wrócić do fundamentów. Niech nowi ludzie, którzy nawrócą się, którzy zwrócą się do Ciebie, nie zostaną stłamszeni prawem, które samo w sobie nie daje życia. Ale niech doświadczą Twojej miłości, niech Twoja miłość porwie ich, Panie, żeby po prostu zmienili całkowicie swoje postępowanie, swoje życie. Panie, wołamy, niech zwróć nas po prostu na nowo do podstawy, czyli do Twojej miłości, do tego, że Ty tak bardzo umiłowałeś świat, że dałeś swojego jednorodzonego Syna, aby każdy z nas mógł mieć życie wieczne, Panie. Prosimy Ciebie, daj nam wrócić do fundamentu, daj nam wrócić do Twojej miłości. Prosimy Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa. Tak, Panie, prowadź nas do fundamentu, do Twojej miłości, do miejsca poznania. Prosimy, Panie, otwórz nasze serca na nowe objawienie Twojej miłości, tak podstawowej. Daj nam to objawienie na nowo, zupełnie od nowa. Przypomnij nam fundament, jakim jest miłość Twa. Tak, Panie, weź nas do miejsca spotkania, do pierwszej miłości zaprowadź nas. Prosimy, Panie, objawiaj nam, Twoja miłość wybrała każdego z nas na początku, zanim my
stanie podobać się, że Twoja miłość była na początku, że Twoja miłość jest źródłem życia z Tobą, chodzenia Twymi drogami. Tak, Twoja miłość jest źródłem. Tak, Twoja miłość jest źródłem. Twoja miłość jest fundamentem. Twoja miłość jest źródłem. Tak, Twoja miłość jest początkiem. Słowa prorocze, więc zachęcam też innych, żeby czytali, może coś jest tutaj do Was. Jedna osoba napisała, że słowo prorocze nauczycielce łapią za serce, że to dla niej. I to mnie porusza, kiedy Kościół usługuje sobie nawzajem i o to chcę się modlić, bo żeby to się rozwijało w Kościele, bo ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi, słyszą swojego Ojca i mogą z Nim rozmawiać. To jest super cenne, kiedy inni wypowiedzą nad Tobą słowa prorocze, ale Ty możesz słyszeć też Boga sam. I Bóg mówi do każdego z nas. I modlę się o to, żeby ten dar proroczy i słuchanie Bożego głosu rozwijało się w nas. Żebyśmy się w tym rozwijali, żebyśmy słuchali, żeby ten dar proroczy był coraz bardziej precyzyjny. Żebyśmy mieli jasność, które słowa są od Ojca. I modlę się o to w szczególności dla liderów i przewodzących w Kościele, przewodzącym ludziom, aby Duch Święty ich prowadził. Modlę się o dar proroczy i wyraźne słyszenie Twojego głosu. O to się modlę, Boże, w imieniu Jezusa, aby dar proroczy w Kościele się rozwijał. Prosimy, wylej na nas na nowo słyszenie Twego Ducha, wylej na nas na nowo słyszenie głosu Twego Ducha, Panie. Chcemy słyszeć wyraźnie Twój głos, niech Twój Święty Duch. Jeszcze wyraźniej słyszeć Twój głos, Duchu Święty, rozpoznawać, kiedy Ty mówisz do nas, kiedy Ty dajesz nam wrażenia, kiedy kierujesz nas. Tak, Panie, daj nam łatwość, byśmy słyszeli Twój głos zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji. Daj nam pewność tego, kim jest.
prawda, bo jak mogłoby być inaczej? Odnów nas pewność, że Ty mówisz do nas wciąż, mówisz do nas każdego dnia. Ty mówisz do nas, my chcemy słyszeć Twój głos tak wyraźnie. Ty mówisz do nas, my słyszymy Ciebie. Ty mówisz do nas, Ty mówisz do nas, my słyszymy Ciebie. Ty mówisz do nas, Ty mówisz do nas. Są na dietach i walczą o bycie lżejszym, Pan jest z wami. To ważne słowo prorocze tutaj. Bartosz pisze, że mamy kończyć. Steve, ty ileż można, Bogu też się przerwa należy. I że Barabasz pisze, że Łukasz, dzięki, jest, rzucam kilogramy. Dobra, Barabasz, ostatnia pieśń. Jak ci się nie podoba, to wyłącz. Słowo o kostce trafiło do osoby. Przyjmujemy uzdrowienie. Amen. Godzin chwały. Godzin chwały jest Baranek. Święty, święty jest Bóg. Przed tronem łaski, jak kadzidło, niech się wzniesie nowa pieśń. Godzin, godzin chwały jest Baranek. Święty, święty jest Bóg. Przed tronem łaski, jak kadzidło, niech się wzniesie nowa pieśń. Święty, 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 święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi chwała. Tyś wszystkim dla mnie jest i Ciebie uwielbiam. Barwy tęczy. Barwy tęczy. Przy. Na skłyskach
poziomu głos. Błogosławieństwo, błogosławieństwo, chwałę, moc, siłę, mądrość, cześć. Niech przyjmie Pan potężny Bóg. Święty, 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 jest Pan Bóg wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Bardzo proszę, że to
dlatego, że Stip nadaje w takiej jakości, że internety nie nadążają. Mi się wydaje, że bateria się kończy. Może mogę zrobić tu reklamę, że jakbyście chcieli nas wesprzeć, to jesteśmy na Patronite. Dzięki waszemu, ale serio, dzięki waszemu wsparciu, na przykład Hania dorobiła się mikrofonu. Będziemy mieli niedługo mikserek, będziemy mogli więcej tutaj realizować, więc jeżeli macie na sercu to, żeby te transmisje były w coraz lepszej jakości, no i w ogóle, żeby ta muza się rozwijała, żebyśmy mogli więcej nagrywać, to możecie nas wesprzeć na Patronite. Dziękujemy wam za wspólne modlitwy.